Chciałem zademonstrować pierwszy reduktor w Polsce firmy Kawana Group. To włoska firma, która wypuściła pierwszą serię reduktorów z manometrem. Data produkcji 2020 sierpień. Sobie go tutaj przykręcę i obrócę, żeby było lepiej widać. Dzięki takiemu reduktorowi szybko sobie zrobimy próbę szczelności ciśnieniową całej instalacji gazowej, odkręcając sobie butlę. Wskazówka pokazuje z żółtego, czyli z braku ciśnienia w instalacji, na zieloną, czyli że jest ciśnienie w instalacji około 37 mBar. Jeżeli wskazówka pokazuje na czerwono, to znaczy, że buta jest przepełniona, za duże ciśnienie, trzeba zakręcić i skontaktować się z dostawcą gazu. Zakręcamy sobie teraz butlę prządnie i odczekamy sobie 5 minut. Po 5 minutach sobie sprawdzamy, wskazówka jest w tym samym miejscu. Oczywiście próbę ciśnieniową nie powinno się przez dłuższy okres czasu robić niż 2-3 minuty. 5 minut jest taka maksymalny czas, bo jednak po całej nocy to te nieszczelności w zaworkach, które są aluminiowe, zawsze tam jakaś ryska jest czy coś, to zawsze taka odrobina gazu przez tą całą noc może ujść i widać. Kuchenka sprawdzona, także teraz możemy sobie odkręcić butlę i w bezpieczny sposób możemy sobie używać kuchenki. Puszczamy sobie gaz i jesteśmy pewni, że wszystko jest w porządku.